Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj mamy niedzielę. Dokładniej to wieczór. Tutaj przyszedłem najpierw do kurek, bo dopiero co zakończyłem wieczornego live'a. I spytałem się was, czy chcecie odcinek, a więc sporo osób odpowiedziało, że chcą. Więc pomyślałem, że nagram. Tutaj trochę ciemno jest, kurczę, ale może jakoś się uda nagrać, ponieważ mam nowe kurki tutaj. Może włączę latarkę, to się uda coś zobaczyć. Tutaj takie kurki jarzębiate. Teraz mam wszystkich kurek 11. Te kurki mają taką, nie wiem, no inną obrączkę mają. Stwierdziłem, że ja tak odróżnię, że są z tego drugiego zakupu. Chociaż, że no inaczej wyglądają, no nie? Wyglądem się różnią. Ale jeszcze pomyślałem, że tym je odróżnię. Tutaj mamy tą jedną niebieską kurkę, której siostra niestety, ale padła. Stwierdziłem, że przepoję te wszystkie kurki, no nie? Specyfikuję na to, żeby je uchronić od tej choroby. A więc teraz mamy czwarty dzień bodajże. Jeszcze dwa dni lub trzy pozostały. Rozrabia się to z wodą. Może to potem pokażę jeszcze, jak będę rozrabiał. I jest to taka lekko żółta woda. I kurki pijąc to przez te właśnie 6 lub 7 dni nie powinny chorować na to. Oraz tam na inne te jak to się nazywa, że nie będą miały kataru. No i chyba tyle. Dobra. Dlatego też przez ten czas, czyli ten tydzień, z którego jeszcze pozostały 3 dni, nie zbieram jajek. Również po tym kilka dni jeszcze sprawdzę, ile się nie powinno zbierać. I po prostu te jajka wyrzucam. Nie daję ich ponownie kurom, żeby nie przedłużać tego okresu karencji, jak gdyby na jajka. O, jak widzicie, tutaj się ten deska dalej spadła. Muszę to w sumie jutro wymienić tą deskę może, albo chociaż z tyłu inną deskę tutaj złapać tym wkrętem. Już się będzie trzymała, ale tutaj okurka sobie skoczyła. A tutaj o. No. Te kurki już są w miarę takie oswojone. Te jeszcze się boją wychodzić z kurnika, ale wiadomo, jeszcze tygodnia nie są u mnie, więc stwierdziłem, że dam im czas. Nie będę ich na siłę wyciągał z kurnika, bo nie ma sensu. Jak się poczują, to wyjdą i tyle. No, a te kurki sobie tutaj jeszcze grzebią, bo jeszcze nie jest jakoś ciemno. A potem je zamknę, a teraz idziemy do królików. Ok, a teraz witajcie łuszaków. Jesteśmy tutaj chwilę po tym, jak byłem u kurek. Tutaj mamy króliczki, które były. One tutaj może też, o, teraz widać lepiej. Tutaj teraz są te króliczki, co były, tylko są bez matki. Matkę oddzieliłem, jest tam klatkę niżej. A więc teraz będą mogły sobie spokojnie rosnąć. Do oddzielenia na płci jeszcze trochę poczekam. Niech one sobie podrosną trochę i wtedy rozdzielę. Tutaj tak jak było, tak jest. Wszystkie młode są. Tutaj niżej właśnie klateczkę mamy tą właśnie samiczkę. Tutaj obok tak jak była, tak jest samica baranka. Tak na szybko wam pokażę, bo też nie chcę filmu przedłużać, bo chyba coś koło 4 minut wyszło u kurek. Tutaj mamy tą czarną samiczkę, co była. Okej.
I tutaj była największa zmiana, bo mamy tutaj tą paletę. I tutaj mamy samiczki, które były gdzieś indziej. Ja je tutaj połączyłem, ponieważ one są na tucz. To połączyłem je w tej klatce. Sobie teraz będą tutaj siedziały. I taką paletą je nakryłem, żeby tutaj nie wyskakiwały czasem. Tutaj ta klateczka jest wysprzątana, przyszykowana na pościelenie. A tutaj tak jak były, znaczy nie tak jak były. Te samczyki stąd zostały przeniesione tutaj. I one sobie tutaj też będą rosły na tucz. A więc one już tutaj sobie będą rosły prawdopodobnie do końca. No i co? W tej klateczce tak jak były, tak są. Te malutkie stworki. Ale mu się oko świeci. A tutaj ich mamusia. No. A może was nawet otworzę, pokażę tak. Są trochę płochliwe, ale to ze względu na to, że tutaj przykrywałem je, to się trochę wystraszyły. W sensie jak te przykrywałem, to trochę nahałasowałem i się trochę boją. Ale no. To tyle w sumie od uszaków, co tu się zmieniło. Te króliczki tutaj już prawdopodobnie będą też do końca w tej klateczce, o ile się nic nie zmieni. I co? Te są na swoim, ale nie zmieniło im się, że ciągle w tym kąciku siedzą. No nie uszak? No. Dobra, to teraz jeszcze strzelę jakąś taką fotkę. Co by była na miniaturkę. I tyle. Dzięki wam za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Siemano.